Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w środę, czyli w kolejnym dniu po walentynkach, który się właśnie rozpoczął, w sensie kolejnym, w pierwszym dniu po walentynkach, który się rozpoczął. A to znaczy, że trzeba po prostu krzyknąć. Good morning, Vietnam! Nawet sobie, moi drodzy, nie wyobrażacie, jak się bardzo cieszę, że się spotykamy kolejnego dnia, że się nie zachłysnęliście aż tak bardzo walentynkami wczorajszymi i żeście dzisiaj wstali na dosyć sensownym poziomie przytomności umysłu, żeby posłuchać kolejnej 6 rano. Bardzo się z tego cieszę, że tak się dzieje. Kochani, dzisiaj będziemy jeszcze ciągnąć ten temat w ogóle wczorajszy, ale zaraz zobaczycie, że go trochę obrócimy. I dlatego, że żeby go obrócić, najpierw obrócimy temat z filmikiem. Nie wiem, czy to jest jasne, co powiedziałem, a się zorientujecie. Filmik będzie ekstra. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest taki filmik, który kilka ładnych, może kilkanaście nawet lat temu po prostu bił rekordy popularności w internetach. Gdzie się nie weszło, gdzie się nie zajrzało, to ten filmik po prostu był wszędzie. Ja pamiętam, że widziałem go po prostu milion razy, bo go wszędzie pokazywali aż do znudzenia. Jeżeli ktoś pamięta, to sobie przypomni, jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to niech sobie zobaczy. Te czworaczki, no to jest po prostu eksplozja szczęścia i radości. Daddy's gonna make you laugh now, ready? Nie wiem, czy wy czujecie, ale ja czuję ogromną, po prostu pozytywną energię i radość z tego filmiku. To jak te dzieciaczki się po prostu cieszą w tej kupie, razem będąc z mamą, z tatą, który rozśmiesza, no w ogóle ekstra. Tak jak mówiłem, to będzie odwrotność tego, co wam chcę powiedzieć, bo chcę zrobić takiego fikołka dzisiaj. Dlatego, że wczoraj było o miłości, o też wiadomo, że jak o miłości, to o byciu razem, o czworaczki, czyli w ogóle dużo ludzi naraz i tak dalej. A cytat będzie dokładnie odwrotnie, ale on jest bardzo potrzebny, żeby dobrze zrozumieć to, co było wczoraj, czyli żeby to sobie tak złożyć razem, chociaż to będzie przeciwstawne. Posłuchajcie proszę cytatu. Prawdziwe szczęście jest niemożliwe bez samotności. Moi drodzy, to zdanie Antona, czy też Antoniego Czechowa, genialnego w ogóle dramatopisarza, no genialnego, bardzo tego człowieka lubię, uwielbiam jego teksty. Jak byłem w szkole teatralnej, to wystawiałem fragment jego, jednej z jego sztuk, no po prostu niesamowita rzecz. W każdym bądź razie, moi drodzy, ten cytat myślę jest bardzo potrzebny, żeby no właśnie dobrze też sobie dopełnić to, co było wczoraj, czyli w sensie dopełnić świat pełen miłości, świat pełen związków, świat szukania spełnienia w byciu z kimś i tak dalej. Tak to prawda. Potrzebujemy jak powietrza miłości. Zostaliśmy przez Pana Boga stworzeni do tego, żebyśmy nie byli sami. To prawda. Ale kochani, w tym wszystkim musi być pewna doza samotności. I człowiek, który też nie szuka pewnej samotności, nie mówię, że ma całe jego życie być samotne, ale człowiek, który nie szuka pewnego odosobnienia, spotkania ze sobą bez drugiego człowieka, tylko on i tylko Pan Bóg, nigdy nie będzie szczęśliwy. Kochani, ja to kiedyś mówiłem w takiej konferencji Młodość mija, a ja niczyja, o samotności, o tym, że samotność jest niezwykle potrzebna, dlatego, że nie jesteśmy w stanie drugiemu człowiekowi nigdy do końca dać dostępu do tego, co się w nas dzieje. To jest bardzo potrzebne, żeby komuś dawać dostęp. To jest bardzo potrzebne, żeby swoje serce otwierać na innych ludzi. Ale jest taka przestrzeń w sercu, której po prostu nie da się przekazać. Jest taki sposób bycia człowieka samego ze sobą, który jest po prostu tylko jemu właściwy i tego się nie da uzupełnić byciem z kimś. To jest coś, co jest po prostu pewną przestrzenią, którą Pan Bóg sobie zastrzegł na bycie tego człowieka z Panem Bogiem. I Pan Bóg tego bardzo strzeże i tam nikt nie wejdzie poza tym człowiekiem i Panem Bogiem. Jakby to jest taki pokój dwuosobowy, gdzie są ściśle określone osoby, które mogą wejść. Jakby jest na tyle mocny kod wejściowy, że tam nigdy nikogo nie da się wpuścić. Nie da się po prostu. Tylko ty i Pan Bóg tam może wejść. I kochani, dzisiaj jakby w odróżnieniu od tego, co wczoraj, kiedy myśleliśmy prawdopodobnie w większości o związkach, o miłościach, niektórzy
w bardzo pozytywny sposób, a inni oczywiście nieszczęśliwi, bo ich nie mają i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to i pomyślmy dzisiaj o tym innym aspekcie. Czy w Twoim życiu jest przestrzeń na samotność? Ale uwaga, nie chodzi mi oczywiście na taką samotność, tak ojcze, we mnie jest mnóstwo samotności, bo ja jestem sam, sama, nikt mnie nie kocha i ja ciągle jestem w samotności. Nie o to mi chodzi, tak, samotność jest do niczego, to nie chodzi o bycie samemu. Tylko chodzi o to, czy wykorzystujesz samotność, jeżeli masz jej dużo, to czy wykorzystujesz ją w jakiś sposób, a jeżeli masz jej mało, to czy szukasz takiej samotności, która staje się owocna, takiej samotności, która pozwala Ci spotykać się samemu ze sobą, z Bogiem i tak dalej. Mówiłem Wam bardzo wiele razy już o moich pustelniach, w takim sensie, że ja zazwyczaj staram się co roku gdzieś tam w wakacje wyjeżdżać na 2-3 tygodnie na pustelnię. To są bardzo trudne czasy, dlatego że no właśnie, jestem przyzwyczajony do niezwykle aktywnego życia, bo takie prowadzę, i nagle zostaję sam w lesie na 3 tygodnie bez nikogo, po prostu fioły w głowie. Ale to jest czas niezwykle mi potrzebny, kiedy ja nagle naprawdę i na serio spotykam się z tym, co się we mnie dzieje, z moimi pragnieniami, z moimi emocjami, z moimi niespełnieniami, z moimi marzeniami, z moim szczęściem, nieszczęściem, cierpieniem, świętością, grzecznością i tak dalej. I kochani, to nie jest oczywiście zachęta, jedźcie na 3 tygodnie na pustelnię. Oczywiście, jeżeli ktoś może, to w ogóle bardzo polecam, ale nie o to mi chodzi. Tylko czy w ogóle się sam ze sobą spotykasz? Czy w ogóle masz taką przestrzeń na bycie ze sobą? To jest oczywiście również modlitwa. To jest taki czas totalnego odosobnienia, kiedy szukasz no, spotkania z Bogiem i czytania z Bogiem siebie samego. Moi drodzy, to jest rzecz niezwykle istotna. Tak jak mówi Antoni Czechow, nie ma możliwości szczęścia bez samotności. To szczęście będzie niepełne, tam będzie zawsze jakiś brak, dlatego że w tej samotności jest najważniejsza ścieżka. Tylko w Twoim spotkaniu z Bogiem i w Twoim spotkaniu z samego ze sobą możesz dopełnić to, kim jesteś. Nawet jeżeli jesteś w szczęśliwym związku, nawet jeżeli jesteś rzeczywiście w dobrych relacjach miłosnych z kimś, które rzeczywiście dają Ci szczęście, ono będzie niepełne bez pewnej dozy samotności, bycia tylko Ty i Bóg. Spróbujcie dzisiaj trochę o tym pomyśleć. Czy może nie trzeba, a jestem przekonany, że trzeba, takiego czasu, takiej przestrzeni po prostu w końcu poszukać.